Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym będziemy kontynuować tematy zielarskie. Jeśli nie widzieliście, powiedzmy, wstępniaka, który był tydzień temu, w których mówiłem o tym, jak zbieramy zioła, jak suszymy, jak je przechowujemy, tak aby jak najdłużej miały swoje właściwości prozdrowotne, więc zachęcam do obejrzenia. Link jest gdzieś tutaj albo na dole. A dzisiaj opowiem o tym, czym różnią się od siebie wywary, napary, odwary i maceraty. Wszystko oczywiście w aspekcie wykorzystania wody, bo będziemy mówić o maceratach wodnych, też takie się robi. No i to dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Rozpoczynamy. Na pierwszy rzut weźmy napary, bo je wykonujecie najczęściej w domach. Pewnie się zastanawiacie, co tu można powiedzieć o naparach ciekawego. A więc, moi drodzy, napary wykonujemy najczęściej z jakiego materiału zielarskiego. Wykorzystujemy do naparów albo kwiatki, albo liście, albo delikatne owoce. Lub takie części zioła, które nie mogą być przez dłuższy czas podnoszone do bardzo wysokich temperatur, bo stracą swoje właściwości prozdrowotne i substancje aktywne nam po prostu pójdą. Puf, ich nie będzie. Więc takie picie nam niczego nie da. Więc zalewamy wrzątkiem najlepiej rozdrobniony materiał zielarski, czy tam ziółka, które macie. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że to jest bardzo istotne, bo jak rozdrobnimy nasze ziółka, to po zalaniu wrzątkiem najwięcej substancji tych prozdrowotnych i aktywnych przedostanie się nam do wody. No i dzięki temu to tego właśnie oczekujemy. Więc zalewamy i przykrywamy. Bardzo istotne jest, żeby przykryć, bo podczas wykonywania naparu mogą nam się unosić różnego rodzaju substancje lotne i chcemy je zatrzymać w naszym napoju, że tak powiem. Więc jak przykryjemy to, tak jak ja tutaj mam taką przykryweczkę, nawet jeśli nam się tutaj to skropli, to nam to dalej z powrotem wpadnie do naszego napoju. Dodatkowym elementem akurat przykrywania jest to istotnym, że utrzymujemy wysoką temperaturę najdłużej, jak to jest możliwe. Czyli przez te 15 minut ten spadek temperatury nie będzie aż taki szybki, jakbyśmy mieli otwartą szklankę. Więc to jest dobrze zrobiony napar. Kolejny, moi drodzy, jest wywar. Wywar i odwar bardzo często jest mylone. Czymś się różnią, zaraz o tym się dowiecie. Ale wywar. Wywar, z jakich części zioła robimy? Więc to też jest bardzo istotne. Wywar robimy z mieszanek. Z mieszanek na przykład kory, mieszanek kwiatów, mieszanek liści. To jest jakby taki złoty środek przy wykonywaniu, że mamy mieszankę zielarską, ale chcemy ze wszystkich tych części, które tam są wrzucone, wyciągnąć jak najwięcej substancji aktywnych i prozdrowotnych. Więc wykonanie wywaru w delikatnych częściach ziół, które tam wrzuciliśmy do naszej mieszanki, nie zostanie zniweczony, ale i też część wyciągniemy z tych substancji twardszych. Jak robimy wywar? Wywar robimy najlepiej w pojemnikach ze szkła takiego, które można podnosić do bardzo wysokich temperatur, możliwe, że takie są, że nawet na gazie je postawicie, albo takich, które są pokryte powłoką albo ceramiczną, albo emaliowaną. To jest akurat dość istotne, bo różne inne substancje mogą wchodzić w reakcję z naszymi ziołami, dlatego przecież nie chcemy. W jaki sposób robimy? Jak już mamy to naczynie, wsypujemy naszą mieszankę ziołową i zalewamy zimną wodą. Przykrywamy to nasze naczynie, stawiamy na ogniu lub na kuchence, nie wiem, indukcyjnej jakiejkolwiek i podnosimy to do temperatury 100 stopni. Jak zacznie się gotować, odstawiamy na bok i czekamy, aż to nam lekko temperatura opadnie. Później bierzemy, przecedzamy to i mamy wywar gotowy do spożycia. No i to jest cała tajemnica wywaru. Teraz, moi drodzy, odwar. Tak żartobliwie niektórzy mówią, odwar to taki dłużej gotowany wywar. No co jest akurat prawdą, bo różnica w odwarze jest taka, jest jeszcze jedna. Tak jak w wywarze mieliśmy mieszankę, to tutaj w odwarze najczęściej substancje zielarskie, czy tam substancje,
nasze zioła lub te części roślinne, które chcemy wykorzystać, są twarde. Czyli są to na przykład, jest to kora lub jakieś łodyżki takie twardsze, korzenie na przykład lub jakieś kłącza. Je właśnie wtedy wykorzystujemy, bo dzięki odwarowi i temu całemu procesowi, który jak wygląda? Wygląda tak, że wykorzystujemy takie samo naczynie jak przy wywarze. Wrzucamy nasze korzonki, kłącza lub korę, w zależności co chcemy zrobić. Zalewamy zimną wodą, przykrywamy i stawiamy na ogniu, powiedzmy, przysłowiowym. I podnosimy temperaturę, aż się zagotuje. Ale jak z wywarem odstawialiśmy od razu po zagotowaniu, to tutaj przy wykonywaniu odwaru musimy trochę poczekać. Około 10-15 minut, nawet czasami do 20, w zależności od tego, jaki mamy surowiec, gotujemy pod przykryciem na malutkim ogniu. Po tym czasie ściągamy pokrywkę, czekamy, aż to lekko ostygnie, przecedzamy to, żeby się pozbyć tych wszystkich farfocli, no i możemy pić. Co jest bardzo istotne, zarówno napar, wywar i odwar spożywamy tego samego dnia. Nie możemy czekać, odstawić sobie go do lodóweczki, bo nie ma sensu, stracić właściwości swoje prozdrowotne, a jeszcze dodatkowo mogą się wytworzyć jakieś tam bakterie, które mogą nam zaszkodzić. Więc moi drodzy, napary, odwary i wywary spożywamy tego samego dnia. Najlepiej jak jeszcze jest lekko ciepłe, tak żeby jak najwięcej tych właściwości prozdrowotnych te mieszanki lub zioła jednorodne nam dały. I dobrnęliśmy do końca. Ostatnim jest macerat. Macerat jest w miarę prosty do zrobienia, ale wykonujemy go tylko i wyłącznie wtedy. Mówię tutaj o maceracie wodnym. Naszym rozpuszczalnikiem jest woda. O innych maceratach będzie jeszcze jakiś film, ale dzisiaj się skupiamy na maceratach wodnych. Polega na tym, że bierzemy rośliny, które mają substancje aktywne, bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę. I wtedy robimy z nich macerat. Wygląda to tak, że bierzemy tą roślinkę lub ziarenka, na przykład siemienia lnianego, zalewamy wodą o temperaturze pokojowej, przykrywamy i trzymamy to w temperaturze pokojowej, czyli na przykład sobie stawiacie gdzieś w kuchni, gdziekolwiek, przez 6 do 8 godzin, tak aby naturalnie, biernie substancje aktywne z tych naszych roślin, które zostały poddane maceracji, przedostały się do wody i byśmy mogli z tego skorzystać. Więc tak to wygląda. Bardzo prosty sposób. Wrzucamy, zalewamy, przykrywamy też, oczywiście, żeby żadne farfocle i kurze nam przez te 6-8 godzin nie wpadło. Zostawiamy sobie i to nam się w wodzie maceruje. Potem, co możemy zrobić z tym maceratem? Macerat jest bardzo wrażliwy, bo tutaj akurat tego nie gotujemy i mogą się wytworzyć dość szybko drobne ustroje, więc powinniśmy albo go spożyć od razu, albo przechowywać w bardzo niskich temperaturach, takich 2-3 stopnie przez około 1-2 dni. W lodówkach no, trudne jest to do osiągnięcia, bo w lodówkach najczęściej jest 6-8 stopni. Ale możemy też zamrozić na przykład tego typu macerat lub dodać jakieś tam substancje, które wydłużą jemu życie, ale lepiej tego nie róbcie, skoro chcecie naturalnie spożywać, więc spożyjcie to od razu po wykonaniu, po tych 6-8 godzinach tego samego dnia lepiej spożyć. Ewentualnie do lodówki i następnego dnia to już tak finalnie musi być spożyte. Więc moi drodzy, to są metody obrabiania ziół takimi domowymi sposobami, najprostszymi z wykorzystaniem tylko i wyłącznie wody, tylko że na różne sposoby. Mam nadzieję, że te informacje okazały się dla Was przydatne i teraz będziecie wiedzieć, czym jest napar, czym jest odwar, czym jest wywar i czym jest macerat wodny. I jak się znajomi o to zapytają, to będziecie umieli udzielić im poprawnej odpowiedzi. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia następnym razem.